Słuchajcie, wsiadam na 125. To jest nowa 125 na wtrysku. Pamiętacie, kiedyś miałem na kanale taką, ale ona była na gaźnikach. Podobno przyjemny motocykl. No chcę to wypróbować, czy to po prostu jest mocniejsze. Tutaj power bombę dołożyli. W tamtej nie pamiętam. Chyba nie było. Lampa zmieniona na LED. Ale i Łukasz tam dodaje. Tak, ja z homologacją o ktoś już tu urwał. Licznik taki sam jak był. I co? Dobra, sprawdzę, czy jest na luzie. No wyszło do wysokich prędkości to zabójstwo. No, ja tego mówiłem ci na PC. No dobra, ale tu jest taka kanapa, że to jest szok. Pojeździmy razem. No co, fajna czy to? No tragiczne. Strasznie. Przerzuca, nie? No nie da się jechać. Nie da się, nie da się jechać prąd. Stopka wow, fajnie tak wygląda, ale nie idzie i w ogóle ściągnąć. Walka, ale wjechamy do tego? Tu są już normalnie hamulce. Wtrysku ma więcej mocy czy na gaźniku, tego to nie umiem wam powiedzieć. Nie mam takiego porównania, bo dawno nie jeździłem. Także motocykl do jazdy. Do jazdy do szkoły i po torze. Tylko 125. O, elektryk.
muszę się tutaj przebić jakoś. Do trójki się zbiera ładnie. Na kategorię B. Homologacja normalnie. Motocykl do, tak jak mówię, do szkoły i teren. Jeszcze chyba tylko, jaki producent, jeszcze tylko takie 125 robi ten. Aprila! Ale długo mi to zajęło myślenie. Aprila! Pokryjomu wyjadę na ulicę, zobaczę, czy to na koło daje zwój. Jeszcze z jedynki. Na asfalcie będzie jej ciężko. Ale w terenie to coś tam na koło pójdzie. Z jedynki? Podobnie jak i tamta. Ale w terenie dobrze sobie daje radę. Okej, no to wskaz działa.
neutrala nie pokazuje mi chyba. Wyłączone jest, ona ma tak obroty podciągnięte. Czyli macie super moto i enduraka w jednym. Tylko że nie staje na koło, bo jest słaby. Mimo tej powerbomby, trysk, to wiadomo, no gaźnik będzie mocniejszy, bo można zawsze coś tam z nim porobić, pokombinować. Tryskiem to się nic nie da zrobić. Ale ja bym wolał to niż jakąś 50 przerobioną na 90, na 80.